Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Morz, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części EKG. A w naszym studiu Małgorzata Wychowanie, prezes Związku Polskiego Przemysłu, Handlu i Finansów. Adam Niwiński, prezes Xelion Doradcy Finansowi. Profesor Sebastian Buczysz, Koła Główna Handlowa, prezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Quercus. Tak wymienialiśmy, proszę Państwa, poglądy na temat tego, jak to wygląda, bowiem to okazuje się bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach, czego dowodem była dzisiejsza poranna audycja, poranek, w której Janusz Wróbel rozprawiał o urodzie posłów i posłanek, czy może kandydatów na posłów i posłanki, albo posłanki senatorki, to jest strasznie ważne. No, i muszę Państwa poinformować uprzejmie, że właściwie gdyby to kryterium przyjąć, to wszyscy z moich dzisiejszych gości mogliby śmiało kandydować. Mało tego, to jestem pewien, że gdyby tak dostali jedynki, tak jak ci inni urodziwi, to na pewno by zwyciężyli i zostaliby albo senatorkami, senatorami, albo posłankami lub posłami. Posłańcami. No dobrze, to profesor Sebastian Buczek, taki dowcipny, nie wiem z jakiego powodu, posłańcami, posłami, proszę pana. A tymczasem no, my tutaj sprawami zwykłymi się zajmujemy, nie urodą, takimi przyziemnymi. Mówimy o gospodarce, o tym będziemy teraz mówić, czy jesteśmy bogatsi, czy biedniejsi. Ale najpierw powiem Państwu, co się dzieje na rynkach papierów wartościowych. Ich 20-45%. Podobne spadki na rynkach zachodnioeuropejskich. W tej chwili waluty nieco drożeją. Frank szwajcarski 0,6% kosztuje 3,45 zł. Euro 0,13% kosztuje 4 zł. Dolar amerykański 0,25% kosztuje 2,76. EKG. Ci czy biedniejsi? O, to jest pytanie fundamentalne. To ja mogę zacząć, choć proszę, będzie to Adam Niwiński. Odrobinę mniej ekonomiczne, ale myślę, że mimo wszystko bardzo, bardzo ważne. A to, że pomarańczarka, czyli bardzo słynny obraz Aleksandra Jeremskiego, tak, wrócił do Polski. A jeszcze to jest Gazety Wyborczej. Dokładnie. I jest to obraz, który został zrabowany w okresie wojny. A następnie przywrócony do Polski na drodze negocjacji, jakie zostały podjęte z właścicielem, który chciał wystawić ten obraz na aukcji. Tu myślę, że można otwarcie pochwalić też firmę PZU, która sfinansowała wykup tego obrazu. Także myślę, że to jest faktycznie bardzo, bardzo piękna i cenna inicjatywa. I miejmy nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Miejmy nadzieję, że będą kolejne instytucje, które pójdą w ślady PZU, bo tego malarstwa polskiego cennego naprawdę dużo nie mamy. I tych mistrzów w historii Polski niestety aż tak dużo nie było. W związku z tym te rzadkie przykłady naprawdę wybitnej sztuki, no cudownie, jeśli mogą wracać do Polski. Ja może tak, to trochę z innej strony. Bardziej przyziemnie, odpowiadając na pytanie, czy jesteśmy biedniejsi, czy bogatsi. Tutaj może nie o sztuce, ale o realnych pieniądzach. No, ostatnie tygodnie dla inwestorów nie są najlepsze, chociaż bez dramaturgii nie jest też i dramatycznie. Natomiast generalnie ostatnie tygodnie raczej na rynkach finansowych upływają w dość nerwowej atmosferze. Czemu sprzyja ciągle niejasna sytuacja dotycząca finansów kilku krajów, na czele oczywiście w Europie z Grecją, ale również i finansów Stanów Zjednoczonych. Natomiast no myślę, że tutaj też powody do niezadowolenia mogą mieć osoby, które mają zadłużenie we frankach szwajcarskich, bo faktycznie frank szwajcarski i złoto to są te dwie klasy aktywów, które w tej chwili przez inwestorów na całym świecie są uznawane za taką bezpieczną przystań i drożeją. W związku z tym raty płacone przez osoby posiadające kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich niestety są coraz wyższe. Reasumując, w ostatnim okresie troszkę nam ubyło pieniędzy z portfeli i no, myślę, że ten stan może się utrzymywać, dopóki nie zostanie wyjaśniona ostatecznie kwestia Grecji czy limitu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych.
To może tym razem ja. Proszę, proszę, to śmiało. Znaczy, z jednej strony Małżeta Wychowaniec. Bardzo mi smutno, jak myślę o ludziach, którzy spędzają wakacje w Polsce w deszczu od miesiąca, więc chyba pod tym względem są biedniejsi, ale z drugiej strony mówiliśmy o pieniądzach i tutaj są doniesienia ze strony agencji polskiego PAIS-u, że rośnie zainteresowanie naszym krajem jako miejscem do inwestowania. Wzrastają inwestycje zagraniczne, zwiększa się również ich wartość jednostkowa, co rokuje na przyszłość, że może w przyszłości z tego powodu wszyscy będziemy bogatsi, a nasz kraj będzie po prostu się rozwijał szybciej. Proszę Państwa, my tutaj sobie o tym, czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi. W pierwszej części audycji rozmawialiśmy o biedzie, o tym, że 2 200 000 ludzi żyje w skrajnej nędzy. No i dostało nam się od razu. Na Facebooku Marcin Smoluch. Paranoja. Ludzie wydający na jeden obiad tyle, co biedna rodzina na cały miesiąc, na wszystko, rozmawia o biedzie. Opanujcie się. Co wy o tym możecie wiedzieć? No chyba tutaj pan nieco przesadził z tym jednym obiadem i rodziną na cały miesiąc. Muszę panu powiedzieć, bo ja znam tutaj te osoby, które są w studiu ze mną, że często ludzie zamożni dosyć są bardzo oszczędni i wcale nie wydają na jeden obiad tyle, co rodzina na miesiąc. A rzekłbym, że no, bardzo liczą się z pieniędzmi. Może dlatego są, może często dlatego są zamożni. Michałem K., no jak to, skąd ta bieda? Przecież każdy z nas zarabia średnio 3 500 zł brutto. Zaufajmy rządowi, naprawdę, przecież jesteśmy krajem sukcesu. Będzie jeszcze lepiej, pisze Jazdę, stan Jazdy. Ze statystykami biedy, jeśli w życie wejdzie chora propozycja Solidarności o tym, że minimalna płaca wyniosła 50% średniej. Czemu nie od razu trzykrotność? Papier wszystko przyjmie. A fajnie byłoby, gdyby związkowcy, ci zawodowi, sami nie brali tych pensyjek, ale dawali kasę na pomoc biednym. Wtedy będą prawdziwie walczącymi o byt ludzi, a nie populistami, niszczycielami gospodarki. MK, ponadto na ten temat powinni być zaproszeni goście z Centrum Adama Smitha, Gwiazdowski, Sadowski. Maciej Gacej, czy ktoś policzył dochody osób pracujących na czarno? Takie statystyki to bujda na resorach. Są miejsca, w których za 466 zł można spokojnie żyć i są takie miejsca, gdzie za 1000 zł wyżyć się nie da. Skutki neoliberalizmu, Krzysztof Bożek mówi, skutki neoliberalizmu, czy mi się wydaje. A Maciej Gacej odpowiada, są to skutki socjalizmu. Flak, Maciej Gacej, a gdzie konkretnie jest to miejsce, gdzie można spokojnie żyć za 466 zeta? Krzysztof Cibor, są miejsca, w których za 466 można spokojnie żyć. Gratuluję dobrego samopoczucia. Ojej, Artur Olchowy jeszcze. Gdy więc zastanawiam się uważnie nad tymi wszystkimi państwami, które dzisiaj istnieją, nasuwa mi się myśl. Tak mi, Panie Boże, dopomóż, że istnieje jakieś sprzysiężenie bogaczy, którzy pod nazwą firm Rzeczpospolitej dbają jedynie o własne korzyści. Nie wiem, o co tutaj do końca chodzi. Proszę Państwa, jest dużo, bardzo dużo głosów na ten temat. Niektóre z nich przytoczyłem. Przypominam Państwu, oczywiście mogą Państwo się odzywać do nas na Facebooku. Nie jestem wszystkiej całej dyskusji w stanie tutaj Państwu zacytować, no ale niektóre z tych głosów bardzo chętnie. Oczywiście mogą nas Państwo także podglądać na portalu www.tok.fm. EKG. No i teraz, proszę Państwa, o kryzysach. Mówiliśmy o biedzie, a teraz o samorządowych kryzysach. Rzeczpospolita pisze, samorządowi kryzysi dzielą swoje fortuny. Darmo, woda i wakacje za granicą, plus medyczne Eldorado. Są takie gminy. No straszne rozwarstwienie to jest, prawda? Mają się jak pączki w maśle, mówią z zazdrością sąsiedzi najbogatszej gminy w Polsce. Nie jest to żadna metropolia, ale maleńka, licząca 4,5 tysiąca mieszkańców, gmina Kleszczów, województwo łódzkie. Stać ją m.in. na wysyłanie dzieci na wakacyjny wypoczynek nad Morze Śródziemne, darmową wodę w kranach, czy też dofinansowanie opieki stomatologicznej, za którą inni muszą słono płacić. Takie bonusy muszą wywoływać niedowierzanie u sąsiadów. Wszystko to dzięki podatku
podatkom płaconym przez kopalnie i elektrownie Bełchatów. Kleszczów ma z tego tytułu rocznie 33 tysiące złotych wpływów podatkowych na mieszkańca, około 30 razy więcej od średniej krajowej. Średnia krajowa to jest 1180 zł. No, szczęściarze. Kleszczów jest tą taką gminą, która ma najwięcej, 33 tysiące. Nowe Warpno, 19 tysięcy. Polkowice potem 5200, Grębowice, Suchy Las, Mielnik, Kobierzyce, Konstancin Jeziorna, to pod Warszawą 3,85, Rewal, Nadarzyn, także pod Warszawą, no i najmniej Czarny Dunajec, 27, to jest 2000, z tego wniosek, że 2700 pewnie, Bydgoszcz 26, 2600 i Łukowica 26, to jest, proszę Państwa, 2600, z tego taki wniosek. No cóż, 5200, nie 2600, nie, 260 zł, 270 zł, 260 zł, 260 zł. Jasne, że to nonsens. Czyli dużo to poniżej średniego. No tak, nie, no oczywiście, że tak. 1180 zł to jest średnia. Przejęzyczyłem się, pomyliłem się, przepraszam. Państwu tutaj tych zer przecinków nie przesunąłem. Proszę Państwa, to jest jakby jedna strona medalu i co tutaj mi się nasuwa? No, że powinniśmy po tym wysnuć taki wniosek. No, na Boga, to od tego, jak ta moja gmina jest zarządzana, zależy poziom mojego życia bezpośrednio. To nie koniecznie od rządu, od polityki tam na górze, tylko także od tego, jak gmina jest zarządzana. Czyli jakość samorządu jest bardzo istotna. I teraz drugie. Miasta ostro grają o dusze i podatki. Metropolie chcą ustalenia prawdziwej liczby mieszkańców. Stawką są dochody. Ja przypomnę, że meldunek, prawda? Jesteśmy zameldowani gdzieś tam pod warszawskiej, na przykład miejscowości, czy pod Gdańskiem, pod Poznaniem. No to tam podatki płacimy. Tymczasem bywa tak, że większość naszego życia zawodowego, czy większość życia, czasu, w życiu spędzamy w tym dużym mieście, gdzie jesteśmy zameldowani, a płacimy gdzie indziej. Czy to się powinno zmienić? No bo ja też, na przykład ja, mieszkam w tej chwili pod Warszawą, tutaj pracuję, no ale tam też spędzam czas, tam używam drogi, tam płacę za wodę. Ale naprawdę tam mieszka, nie tylko jest zameldowany. No tak. A są tacy, którzy są tylko zameldowani, a mieszkają zupełnie gdzie indziej. Tu chyba o takich jest mowa. No i jak to się powinno zmienić? Powinno się to zmienić? Powinno. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj najważniejszym takim drastycznym przykładem jest miasto Warszawa, gdzie szacuje się, że ponad 500 000 osób to są osoby, które są zameldowane zupełnie w innych częściach Polski, a mieszkają, pracują, przebywają i korzystają z infrastruktury miasta stołecznego Warszawy. I to powinno w jakiś sposób zostać w inny sposób uregulowane. Znaczy, ale te osoby też płacą dużo pieniędzy za to, że używają transport, że chodzą coś zjeść na te lunche, o których pan redaktor wcześniej mówił, prawda? Korzystają z innych udogodnień, które daje miasto, także te osoby i tak zostawiają pieniądze, tak? Tutaj w mieście. To nie jest tak. Czyli robią zakupy, tutaj żyją i tak dalej. Ale nie płacą podatek za posiadanie nieruchomości. Ale tak? Płacą podatek VAT. Ale ewidentnie widać, że bardzo duża jest korelacja zamożności z przemysłem i firmami. W związku z tym, jeżeli pan redaktor pracuje w Warszawie, to firma, w której on pracuje, też płaci podatki. Tak? Przecież to wymienione gminy, które są najbogatsze przemysłem, są najbogatsze gospodarką, tak. Czyli miejscem pracy. I tutaj myślę, że te gminy, które wygrały w tych rankingach, były najsprawniejsze, jeśli chodzi o pozyskiwanie biznesu, przemysłu, miejsc pracy. Tak? No tak, ale nie wszystkie. Ale też ci, którzy protestują przeciwko tego typu inwestycjom w gminach najróżniejszych, niech się zastanowią, powinni sobie wziąć to do serca i popatrzeć na to, co ale to co może dać. Często osoby z zewnątrz, na przykład, które się powołują na ekologiczne kwestie, ale są z zewnątrz, poza tym. No ale właśnie jest coś za coś, tak? No albo mamy świeże powietrze i idealne warunki do odpoczynku i, nie wiem, agroturystyki, albo mamy przemysł.